Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Film ten dzisiaj chciałbym dedykować wszystkim osobom niepełnosprytnym, czyli niepełnosprawnym. Szczególnie dedykuję go panu Mirosławowi Suchodolskiemu, który codziennie zmaga się z tak prostymi czynnościami jak krojenie, obieranie. Żeby Państwu i Panu ułatwić, wymyśliłem prosty sposób na ułatwienie sobie takich czynności. Potrzebne będzie jakaś większa deska. Tu ja mam deskę sosnową, grubość jakieś 18 mm. Do tego 3 gwoździe, najlepiej nierdzewne, miedziane lub inne. Długość jakieś gwoździ około 7 cm. Grubość jakieś 2 mm. Wiercimy w naszej desetce 3 dziurki w kształcie trójkąta. Odległość między dziurkami wynosi około 2 cm i przez te dziurki przebijamy. Możemy poprosić sąsiada czy kogoś bardziej sprawnego. Przykładamy nasze gwoździe. To będzie nasza druga ręka. Na pewno się przyda do prostych czynności domowych. Mamy taki przyrząd. Teraz musimy go albo umocować, albo najlepiej na mokrą, wilgotną szmatkę położyć. Wtedy nam nie będzie się całość ślizgać. I zaraz Państwu pokażę sposób użycia naszego dosyć prostego przyrządu. Mimo wszystko przed każdymi pracami kuchennymi radzę zaopatrzyć się w taki nóż z większymi ząbkami, co nam ułatwi krojenie chleba. Nóż takimi mniejszymi ząbkami do owoców, pomidorów oraz taki obieraczkę. Ja używam takiej. Można użyć taką lub taką lub taką. Firma nieważna, najważniejsze, żeby na rękach pasował i było te takie ostre, ruchome, żebyśmy mogli jedną ręką ciągnąć i obierać sobie coś. No, gadka do dziadka, jak to mówili. Przystępujemy do demonstracji naszego urządzenia. Proszę też uważać, żeby się czasem nie okaleczyć. Jeżeli nie używamy, proszę sobie zabezpieczyć jakimś kubkiem, czy jakąś szmatką, czy czymś, żebyśmy po prostu albo wyciągnąć. Czyli jak możemy kroić chleb? Proste. Bijamy. Chowam teraz moją rękę, żeby móc tylko jedną ręką pracować. I nożykiem. Możemy pokroić. Można użyć dłuższych gwoździ, wtedy będzie bardziej stabilny. I chleb możemy sobie pokroić w plasterki. Wyciągnąć. A żeby nam się nie ślizgał, to też możemy go tu zahaczyć. Nawet na jeden głębok gwoździa. I też możemy sobie posmarować. Dobry ratowy chlebek. Teraz jak na przykład mamy ogóreczka, proszę, nabijamy go. Ja lubię tą obieraczkę i nam się tu wszystko stabilnie trzyma. Możemy obierać. Jak z góry już obierzemy sobie, ściągamy na drugą stronę. Też proszę uważać, żeby sobie paluszka nie ciachnąć o gwoździe. Ciągniemy, ciągniemy na inną stronę. Ogóreczek mamy obrany. Ja zobaczę, chyba jeszcze jedna strona, bo tutaj z tej strony też trzeba. Tu też nie wiadomo, człowiek dzisiaj jest sprawny, jutro może być niesprawny, może się komuś to przyda. Mamy ogórka obranego. Możemy też sobie nożem go pokroić, jakie plasterki chce. I zajadać. Co jeszcze tu możemy zrobić?
Możemy sobie wziąć pomidorka, nabić nożem takim po tych mniejszych ząbkach. Możemy sobie go w te stereczki śmiało, jakie chcemy, pokroić. Nic nam nie lata, guziki wszystko trzymają ładnie. Możemy także wziąć jabłuszko, nabić sobie albo je pokroić na cząstki, ewentualnie też tą maszynką, jaka nam ta pasuje do rąk, ładnie w koło poobierać. Czyli wszelkie owoce, gruszki, jakieś, co mają skórę, możemy sobie w ten sposób poobierać. Idziemy dalej z naszym przyrządem, co nam pokaże nasza druga ręka, czyli pomarańcz. Ja mam tu taką malutką, też nabijamy nożykiem, możemy skóreczkę po prostu z każdej strony nadkroić na 8 naokoło, na 8 naokoło. W końcu po to mam tą rękę dodatkowo, co żeśmy właśnie ręcznie ją zrobili. Może mamy ponacinane i teraz możemy palcami po prostu naszą skórę odginać. I nawet nam ozdobnie to fajnie wyszło. O, tutaj jeszcze jeden kawałek skórki. I mamy pomarańczykę obraną. Możemy sobie zjeść. Życzę smacznego. Na pewno się uda jedną ręką to zrobić i zjeść. Co to możemy jeszcze zrobić? No najważniejsze codzienne jedzenie, czyli ziemniaki. Nabijamy i nożykiem tak jak wszystko obieramy. Ja tu nic Państwu nie ściemnam, ja mam tu wszystko jest na żywo, bez przeróbek, wszystko idzie jak na większości moich filmów. Ważne jest ziemniaka przed tym dobrze umyć, żeby sobie tu błota nie zrobić. Druga strona, jak zawsze uważać i ciągniemy. Ważny jest właśnie taki nożyk, żeby sobie kupić. Bo takim zwykłym nożem musimy się trochę męczyć, a druga sprawa, że nigdy takim nożem normalnym nie obierzemy tak dokładnie cieniutko ziemniaczków jak taką maszynką. No, muszę go tak wypucować ładnie. O. Obrany. I teraz nasz ziemniaczek sobie oczyścić i wywalić sobie te łupki. Możemy także tego naszego ziemniaczka teraz pokroić sobie plasterki. No, oczywiście tam trochę by nam to przeszkadzać, te gwoździe, no ale to i tak nam ułatwi wszelkie czynności. Jeżeli mamy już plasterki, to te plasterki już będzie nam łatwiej jedną ręką pokroić na jakąś kosteczkę. Praktycznie wszystkie warzywa. Mamy szykowaną marchewkę, taką malutką. O, zapomniałem się, że mam dwie ręce. Nabijam marchewkę. Może na dwa te gwozdki. Tak ostrożnie trzyma się. Możemy sobie skrobać. Jedna strona. Druga strona. Końce sobie obciąć. Jeszcze bardziej wypucować. Ta czyściutka. Obrana. Fajna marcheweczka.
Piąza. Myślę, że pomysł mi Państwu ułatwi życie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę smacznego, udanej konstrukcji. I schrupię sobie marchewkę. Na zdrowie życzę Państwu.